Mamy 1000 dolarów. Nie mieliśmy stówy przypadkiem przed chwilą? Partiatik! Live! Nie. Dobra, spróbujmy to zrobić. To silver, co? Najpierw. Zanim go zamkną. Cześć. O, cześć mistrzu, co za niespodzianka. Pamiętasz tę historię, którą mi opowiadałeś? O tym, że przyjaciłeś się z moim ojcem? Pewnie, a co? Bardzo mi się podobała, poza tymi fragmentami, które były bez sensu. Mógłbyś mi ją powiedzieć jeszcze raz? Zaczęło się od tego, że siedziałem sobie w mojej siłowni, a może stałem. Dobra, wiemy to. Naprawdę uwielbiam piękne, tajemnicze kobiety. Ty, jedynka, zoba. Silver, co do diabła? Dałeś magiczny medalion gangsterowi? Patrz, jedyneczka. Co jest to mnie tak? No, wisiałem mu kasę. Nie mogłeś wziąć kredytu czy coś? Chyba nie było takiego dialogu, ale jest trochę zmieniony. Brawo, Silver, to było genialne. Teraz zamiast spędzać czas z Adrianą, muszę się zająć bałaganem, który narobiłeś. Chodziłem na YouTube, patrzyłem, co? LJ, co ty ględzisz? Mieli jakiś magiczny, myślałem, że uśmieję się z tego, jak bardzo opowieść Silvera będzie się mijać z prawdą, ale dowiedziałem się czegoś naprawdę ważnego, muszę się nad tym zastanowić. Nikogo tu nie widzę. Dobra, nara. Czekaj. Ma ziowce teraz? Hej, Bobo. Coś nie tak? Gdzie jest mały Bobo? Nie wiem, ale jak go dorwę tego małego obślizgłego drania. To zabawne, co takiego? Powiedziałeś właśnie, że jest mały i obślizgły. Zdaję sobie sprawę, co z tego? Nie sądzisz, że Bobo wygląda trochę jak mały obślizgły maziowiec? Może trochę? Pracuje dla ciebie od urodzenia, zupełnie jakbyś go zniewolił. Czy ty próbujesz coś insynuować? Nie, tak tego głośno myślę. Mam za dużo na głowie, by grać z tobą w twoje dziwne gierki. No to zobaczmy, co masz w głowie. Ja pierdzielę, zobacz to. Oto twój nowy interes. Sprawy był dochodowy, a twoje życie stanie się wygodne. Dziękuję, ale mam jedno pytanie, panie. To jakiś lew jest chyba, zobacz. Wolę zachować anonimowość. Skąd się biorą te istoty? Mówię o maziowcach. Stworzenia te powstały w niesamowity sposób. W twojej wspaniałej dzielnicy kamperów, którą zniszczyliśmy, by zbudować tę farmę. Co? Przez lata emitowano toksyczne odpady, które były następnie jedzone przez robaki. Toksyczne odpady? Naukowcy odkryli w glebie pozostałości pewnego ziołowego wywaru. Pewien cygan wlał w ziemię kilka butelek. W wyniku tego powstała forma życia, której proteiny są praktycznie nierozróżnialne od protein pochodzenia zwierzęcego. Idealnie się nadają na składniki nowoczesnych fast foodów. Brzmi dochodowo, nie? Ale teraz porozmawiajmy o przyszłości, o twojej ciekawości. Jak widać po tym wspaniałym interesie, którym teraz zarządzasz, mój szef jest bardzo wdzięczny za twoją dotychczasową pomoc. Ale jego wdzięczność ma oczywiście granice, więc jeśli chcesz pozostać na swoim stanowisku, tego typu pytań należy unikać. Rozumiemy się? Tak. Świetnie. Będę miał cię na oku. Będę miał interes na oku i ciebie. Maziowce to zmutowane robaki. Powinienem był się domyślić. Muszę się dowiedzieć więcej o tym tajemniczym człowieku. Co tu się w dupę dzieje, to ja nawet nie mam pytań. Nie ma dalej wątku z tego, a mówi, że się musi dowiedzieć. Jak się dowiedzieć mam?
Dobra, czekaj, gdzie najpierw? Wysypisko. Kogo powinienem zapytać o te roboty? Towarzyszu, trener dzieciaków. Przyszedłeś tu słuch powęszyć? Śmiesznie to brzmi, gdy mówisz coś takiego na wysypisku. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, to czego chcesz? Chcecie trochę lepiej poznać? Ty jak dawno pracujesz przy produkcji robotów? Niezbyt długo, mój szef kazał mi tu przyjść. Produkcja już wtedy trwała. To gdzie jest ten wasz szef? Nigdy go nie widziałem. Ha! Widziałeś go wiele razy, po prostu nie zwracał. Nie zwracałeś na niego uwagi. Lubił mieć na wszystko oko. Dobra, łapię. Tak, jedynym, który jest tu od samego początku, jest nasz uroczy, żelazny piesek. Zastanawiam się, czy to urządzenie zadziałałoby na psa. Mogę go pogłaskać? Jeśli chcesz, stracić kilka palców. Dobra, noc policzwa. A więc, pieseczku, co sądzisz o wykorzystywaniu zabójczych robotów? Znowu ten typek, zobacz, ten lew. Jak ci się podoba twoja przemiana, Boryja? Nie mówiłeś, że zostanę psem. Taka mała niespodzianka. Co się dzieje? Myślałem, że twój szef nienawidzi psów, tylko nieposłusznych. Kolejny dobry powód, byś się zachowywał. Fabryka już działa. Jaki lew? No ten typ. Świetnie, świetnie, ale nie zapomnij, Boryja. Masz zrealizować wszystkie zamówienia. Czego, fizowaty? Niezależnie od tego, jak niebezpiecznie, potrzebujemy czegoś więcej niż kilka starych stert złomu. Potrzebna nam armia. Przypominam, że jestem szefem rosyjskiej mafii. No i? Nie czyimś psem. Czyżby ktoś chciał gryźć? Sądziłem, że jesteś dobrym pieskiem. Dalej, zaszczekaj na mnie. Czy to faktycznie konieczne? Zaszczekaj dla mnie. Dobry piesek. To jest boss mafii, ten pies. O rany, to tak naprawdę jakiś facet. Spokojnie, piesku, spokojnie. Ale przecież on mógł mówić, nie może już? Co tu się wyprawia? Nic, to bardzo dobry piesek. Czyli ci Rosjanie faktycznie tylko wykonują polecenia. Ale czyje? Muszę się tego dowiedzieć. Czemu nie zaszczekałem? Ja? Zaszczekałem. Okej, dobra, idźmy na komisariat. Dobra, jeśli to chip martwego gliny, to na pewno się nie... Na nim na pewno są dla mnie jakieś wspomnienia powiązane z komendą. Co? No, ruszę się, nowy. Czas przynieść pączki swoim przełożonym. To jest ten hologram. Ale myślałem, że będę się zajmował poważnymi sprawami, sierżancie. Tak, a ja myślałem, że przyślę mi kogoś bardziej proaktywnego, ale takie jest życie, nowy. Ty chciałeś zajmować się poważnymi sprawami, ja chciałem kogoś lepszego, ale obaj musimy tolerować to, co nam przypadło, więc radzę zabrać się do roboty. Dla mnie z dżemem malinowym. Tak jest, sierżant. To wielkie wspomnienie. Zaraz, czy to był holo sierżant? Ten drugi glina też wygląda znajomo. W każdym razie to było chyba dość wczesne wspomnienie. Spróbujmy jeszcze raz. Czyli jeszcze coś będzie. Oho, znowu to samo. Pracujesz tu od 3 lat, a nadal nie potrafisz wypełniać najprostszych poleceń. 1000 razy ci mówiłem, z dżemem malinowym. Ostatnio przyniosłeś pączki ze złą posypką. Innym razem zamiast normalnej pizzy, taką z ananasem. Z takim podejściem będziesz musiał spędzić wiele dodatkowych godzin nad papierkową robotą. Rozumiesz, funkcjonariuszu? Tak jest, sierżancie.
Rany to gorszy niż sabotaż. Nie martw się, Filip. Jesteś świetnym gliną. Tak, nawet jeśli spędzam cały czas nad papierkową robotą i na bezużytecznych patrolach. Albo na załatwianiu spraw sierżanta. To prawie jak wykonywanie specjalnych misji. Dzięki, Glenn. Tylko ty mnie rozumiesz. Spokojnie, partnerze. Jeszcze będziesz miał okazję się wykazać. Zasłaniam? No zasłaniam, dlatego czytam. Dlatego kamerka full screen luj. Spróbujmy jeszcze raz. Cóż, co mogę powiedzieć? Niezła robota, ty podstępny cwaniaku. Jak ci się udało przyskrzynić Dona? Wykonywałem po prostu moją pracę, sierżancie. Wygląda na to, że wkrótce zostaniesz detektywem. Dziękuję, sierżancie, to prawdziwy zaszczyt. Przypomnij mi, jak się nazywasz? Philip Kindred Dick. W takim razie będę cię nazywał K. A ty możesz mówić do mnie Martin. Dzięki, Martin. To jest ten z tego, nie? Makaronu. Kurka wodna, to był K. Zaraz, czyli on nie żyje? O, witam, cześć. Szukasz czegoś? Wszedłem powzdychać, patrząc na to, co straciłem. Chcę nakablować na moich kryminalnych koleżków? Jak drugie? Ja nie jestem policjantem. Świetnie, jasne, rozejrzyj się. Przyniosę ci listę wszystkich przywilejów, jakie przysługują policjantom. Zzieleniesz zazdrości. Poczekaj tu. Muszę się dowiedzieć czegoś o ostatniej sprawie, nad którą pracował K. Co to jest? Pinto? Cześć. Znów pracuję do późna. Jestem chyba jedynym, który w ogóle coś tu robi. Dobry wieczór, dzwonię z Pharmacorm Industries, mam wspaniałą ofertę. Mówiłem wam 1000 razy, nie potrzebujesz żadnego ubezpieczenia. Czemu nie? Wiele się może zdarzyć. Poza tym, cholerni oszuści. Przepraszam, panie władze, czy może mi pan pomóc? Chcesz coś zgłosić? Zadzwoń na numer alarmowy. Szukam chłopaka. W tej sprawie też pewnie możesz zadzwonić na jakiś numer. Szukam mojego chłopaka. Zaginął tydzień temu, ale policja. Rozumiem, że się martwisz, ale proszę uwierzyć. Robimy, co możemy. Od tygodnia bez przerwy to słyszę. Nie powiedzą mi nawet, kto pracuje nad sprawą. Czy mógłbyś mi pomóc? To kogo szukamy? Karla Husera. Mam tu jego zdjęcie. Ma jakiś wrogów albo jakiś powód, by zniknąć? Nie. To nie pomogę. Parę dni przed tym, jak zniknął, wspomniał o jakimś klubie. Zobaczę, co da się zrobić. To jest ta... Nie, to nie była matka. To jest ta chyba z... Dynamo, no. Ta z... ze złomowiska. Aby mówili o tym klubie, o którym myślę. Klubie nocnym, co się stało? Dobra. Tutaj jest nasz katalog nowych apartamentów, pozwolenie... Hej, gdzie ten głąb poszedł? Pewnie się rozpłakał i uciekł. Dobra, pieprzyć cię. Wieża, a potem klub. Obczaj. O kurde, ale to jest jakaś podryba? Czy to od tego samego twórcy? To jest nowe Only Up, tylko się nazywa Mad Way. Ty, ale czemu ta gra kosztuje 4 dychy? Nie powinna kosztować tylko złotówkę? Czekaj, ty, my tu mieliśmy tak. Zobaczmy jeszcze, który wątek, bo chcę zrobić każdy. Szef firmy kurierskiej. A, zatrudny makaron jeszcze. No, i potem dopiero klub nocy zrobił. Only Up chyba 20 coś, ale nie pamiętam. A może 40?
Jestem co? Zwolniony, przykro mi. Tato, nie możesz tego zrobić, tylko dlatego, że jeden facet się poskarżył. Obaj wiemy, że nie tylko o to chodzi. Co ja mam teraz robić? Sugeruję, żebyś wreszcie trochę wydoroślał. Świetnie, fantastycznie. Przeklinam dzień, w którym dostaliśmy tę firmę. Brzmi jak dobry moment. Maszynka wchodzi w ruch. A to twoje biuro. Nie będziemy się wtrącać w waszą pracę pod warunkiem, że będziecie skuteczni. A to chyba nie wyszło. W porządku. Niepokoi mnie twój brak entuzjazmu. Obiecano mi zapłatę, a nie zostanie czymś pachołkiem. Mój szef lubi trzymać blisko użytecznych ludzi, a twoja pomoc była nieoceniona. Spokojnie, lojalność się opłaca. Dla mnie ważniejsza jest lojalność wobec rodziny. Chodzi o tego młodego chuligana, którego spłodziłeś? Możesz go zatrudnić. Firma zyska kuriera, a ty będziesz mógł spędzać czas ze swoim ukochanym synkiem. Problem rozwiązany. Ez? A ty co tu robisz? Wysłałem paczkę, chciałem sprawdzić, co się z nią stało, ale nie szkodzi i tak jest zgubiona, nie wiadomo gdzie, naro. Dobra, czyli jeszcze makaron i możemy iść dalej dymać, tak? Ty. To nie chodziło o to miejsce? O co tu chodzi? W klubie? Ale w klubie jest dalszy wątek ten. Zatruty makaron. Ty chyba, że Henry, nie? Pracę kliknij? Swoją drogą musimy pogadać o pracy. Gotujesz cał... Aha, przecież to jest do skipnięcia, że pracy nie ma. Bo ja tego jeszcze nie klikałem. Dobra. Zobaczmy, czy chip pamięta to miejsce. No tu jest wątek dalej tamten, ale dobra, zaraz tam to zrobimy z tym makaronem. Jeżeli to nie tu. Idzie. Przepraszam, ale wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się już kiedyś? Dzień dobry. Jesteś Karl, prawda? Nie, nie do końca. Co? Słuchaj, nie mam czasu na żarty. Twoja dziewczyna się o ciebie martwi. Dziewczyna? Czy ten facet ci się naprzycza? Szmarl? Szmarl, serio? To najlepsza ksywka, jaką mogliście wymyślić dla kogoś o imieniu Karl? Nie wiem, czego chce ode mnie. Czego ode mnie chce? Czy otrzymałeś polecenie przesłuchania moich pracowników? Zadzwoniłem tylko. Zadawałem tylko koledze kilka niewinnych pytań. Tak czy nie? W takim razie muszę nalegać, byś opuścił nasz lokal. Nie ma sensu się kłócić, ten facet nie pamięta nawet jak się nazywa. Ale jak to jest możliwe? Myślę, że pomoże mi pewien szalony naukowiec. Okej, czy już wiemy co dalej? Kurde. To byłem ja na scenie? A, że ja śpiewam. Dobra, laboratorium. I co, tego mam zapytać o makaron? Nie. Jo? Dzięki. Kurde, o zatrutym makaronie, ale u kogo? To musi być jakiś bóg, bo czego nie mogę zapytać. Nie, tam się nie da nikogo zapytać już. Aha, po prostu trzeba było wyjść i wejść, bo dwa questy były w jednym miejscu. Co się tu tym razem sprowadza?
Zdecydowanie rozrywka. Tym razem przyszedłem tu po tańczyć, a nie pytać o narkotyki. Albo o zatruty makaron. Dobra, skip. Dawaj to wspomnienie. Sam ty dupę robi. Jak tam interesy. Darujmy sobie uprzejmości. Jak zawsze prosto do rzeczy. Jeśli zastanawiasz się, jakie idą interesy w moim albo dowolnym innym lokalu, możesz po prostu zapytać swojego szefa. To prawda, a mój szef jest niezadowolony ze słabej mocy nowych chipów. A jaki to ma związek ze mną? Pracujemy nad sposobem, by je wzmocnić. Specjalną miksturą, która należałoby przyjmować do ustnie z jedzeniem. Jedzenie sprzedaje Apu i Bobo. A jednak tylko u was faktycznie ktoś coś gotuje. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy testy. Chcesz przeprowadzić eksperymenty na moich klientach? Naszych klientach. Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dobranoc, kluki, dobranoc. Czyli ten lek to potężne wzmocnienie chipa PDC. Wygląda na to, że nie skończyli jeszcze nad nim prac. Nieźle się ruszasz, sensei. Co powiesz na drinka na kosz lokalu? Podziękuję, nara. Komuna referenc? Nie, bo to mafia, nie? Dobra, do laboratorium idźmy. Ty, ile fabuły jest w tej części, to też popieprzone. Cześć. Mów co chcesz i idź sobie, nie jestem w nastroju. No, słyszałem, że IQ rośnie, gdy przybywa się w towarzystwie mądrych ludzi. Więc oto jestem, prosty głupiec, który pragnie stać u twojego boku. Rozumiem, nie przejmuj się, to kwestia twojego DNA. Od poczęcia byłeś skazany na bycie jak Forrest Gump. Właśnie. Przynajmniej jesteś silny. Durny, ale silny. Trochę jak Uruk Hai. Nie jesteś zwykłym orkiem. Więc jasne, możesz zostać jak długo chcesz. Biedny, głupi chłopak. Nie wolno bić staruszków, nie wolno bić staruszków. Nie... Aha, chciał go pobić. Dobra, po coś tu przyszedłem. Dowiedzmy się, co się stało z Karlem. A czemu nie wolno? Ach, powraca prawdziwy człowiek. 4.20. Bardzo śmieszne. Nie rozumiem, mnie bawi. Po tym żarciku znów musiałem zacząć brać leki. Robią leki dla replikantów? Tak, tak. Kas będzie cały tydzień przerażony, że może tak naprawdę nie jest człowiekiem. Jestem taki sprytny. Możemy zmienić temat, potrzebuję rady. Nigdy się nie nauczysz? Obawiam się, że w tym mieście nie ma innych ekspertów od pamięci. Wszędzie 420? Poza tym chodzi o twój najnowszy wynalazek, który obecnie wszyscy mieszkańcy miasta mają w głowach. Sprawa jest... Sprawa coś tam. Jednego faceta prawdopodobnie porwali, wykrali mu mózg. Jak to się objawia? Nie pamięta nawet własnego imienia, ani swojej dziewczyny. Może po prostu nie jest gotowy na związek. Myślę, że jest... Że jego pusty wzrok sugeruje, że chodzi o coś bardziej diabolicznego. Jak się nazywa? Karl. Sprawdzę. Tak, miałem pacjenta z podobnym problemem. Zaraz, jesteś też lekarzem? Za odpowiednią kwotę mogę też wyprowadzić twojego psa na spacer. Oto adres, to gdzieś wieży. No i dobrze, biznesmen. Dobra, sprawdźmy ten adres wieży. Biedak, nic mu nie pomoże. Pieprzony doktorek mądry. Patelnię mamie, a gdzie ją kupić? Bo nie wiem, gdzie kupić. Patrzyłem w sklepie i nie było. Ale nie dałem, no. Jedyny quest poboczny. Sklep albo... Ale na złomowisku też nie było opcji. Dzięki, unlucky widz. Tak, widz? Dzięki. Nie mam pojęcia, gdzie patelnię mogę mieć. Dupa.
Dobra, dymajmy fabułę na razie. Może się gdzie... Nie, tutaj to było? Wieży, tak? Chyba na górę. Won. Ty, bo chłopy z młotem do jakiejś chaty zarawa idą. Co to jest ta? Won. Co to za emota? Nie pamiętam jej. Ty co jest? Przepraszam, że przeszkadzam. Czy mogę zadać kilka pytań? Dziwne. Drzwi nie są zamknięte. O nie, Karl? Policja, wychodzić. Ty stary paskudny. Wrobiono go. Oczywiście, że to była pułapka. Pacjent z podobnym problemem. Jasne. Powtarzamy, jesteś otoczony. Zgubiony i skończony. Co policjant? Emi za to zapłaci, jeśli jakoś się z tego wykaraskam. Myśl. Dzień dobry, dzwonię z Pharmacorm Industries. Kobieto, to nie jest dobry moment. Sugerujemy, byś się zrelaksował i przygotował na bęcki. Co to? To wygląda na w połowie zniszczony rosyjski sprzęt. Ale co on tu robi? Kto go zniszczył? Może znajdę odpowiedź na wysypisku. Nie zapomnij o tym, jak bolesne będzie oddawanie moczu. Będziemy celować prosto w nerki. Co jest? Schody ewakuacyjne. Może uda nam się uciec po dachu. Czy mi? Szykuje się ekscytująca coś tam. No dobra. Emik wrobił k. Ale co się stało z Karlem? Następny przystanek k. Wysypisko. Patelnia jest w ściekach? A gdzie konkretnie? Gdzie? Ty, chyba że tutaj. Tu albo tu. Nie, czekaj, gdzie to było? Chyba że tu? Nie no, gdzie ta patelnia? Nie ma patelni. Czemu patelnia w ściekach miałaby być dla matki? Nie, to mogę tu zrobić. Tutaj jest? No dobra, idę zerknąć. Dzięki. Już patrzę dla widza. Chyba tyłta. Nie, czekaj. Tu. Ty, jest patelnia, dzięki! Ta patelnia to dokładnie to, czego moja mama potrzebuje. Chłop znalazł patelkę. W połowie spalony list. Mniejsza z tym, i tak nie znam Nilfgaardzkiego. Ta. Wiedźmin? To drugie nawiązanie do Polski, bo jeszcze był ten. Pudzian. Dobra, dajmy matce. Dzięki widzę za podesłanie tego z patelnią. Dzięki synku, teraz poznasz moc przepisów rodziny. Nie mogę się doczekać. Teraz muszę się tylko umyć. Co? Przypomina mi historię o tym, jak twój ojciec kiedyś przyniósł mi kwiaty. Dobra, matka. Ty, mycie się w dupę rozsypiesz, wstając z wyra. Pieprzyć cię. Idę na złomowisko. To po co im była taka ta zniszczona koparka? Co? Dupę, ja nie wiem, co się dzieje. No fabuła, ale i tak spoko, że
bardziej postawiony na pomoc. Co za szczęście, że mamy piątek. Jestem w ścigalnej brodze, po kolana w śmieciach. Świetny sposób na spędzenie weekendu. Kof na swój sposób miał szczęście. Ta tablica rejestracyjna idealnie pasuje do tego, co znalazłem na miejscu zbrodni. Numer seryjny wciąż jest wyraźnie widoczny. Gdybym wciąż miał dostęp do informacji policyjnych, mógłbym sprawdzać, gdzie wysłano ostatnią dostawę. Na komendzie jest tylko jeden człowiek, któremu ufam, ale czy wciąganie go w to nie byłoby zbyt ryzykowne? Dobra, wszystko albo nic. Martin, co się dzieje? Czemu próbują cię wrobić? Właśnie próbuję się dowiedzieć. Możesz mi sprawdzić jeden numer seryjny? Prześlij go, byle szybko. Ta linia nie pozostanie długo bezpieczna. Tak, ostatni ładunek tej koparki został wysłany na farmę Magi. Kiedy? W zeszły piątek. Świetnie, czyli pewnie dziś będzie dostępna dostawa. Następny. Dobra, to mnie wrobili, stary, nie chcę być dla mnie. Pieprzę to. No to policyjny żargon, rozumiesz? Policyjny żargon się czytać, jada. Dobra, idę na farmę Mazi, bo zaraz oszaleję. Dowiedzmy się, co tu się stało. Czy finał dzisiaj? Pierwsza w nocy. Finał po raz drugi. Czy mi się wydaje, czy jest co? Czarno? W każdym pokoju, w którym jesteś, jest ciasno. A, ciasno. Cicho bądź, Emit. To ten lew? Dobry wieczór, panowie. Cieszę się, że wszyscy jesteście obecni. Każdy z was odegrał kluczową rolę w sukcesie mojego szefa. Pragnie on wam za to odpowiednio podziękować. Tak, to gdzie on jest? Niestety coś mu wypadło. Będę jego przedstawicielem dziś i w najbliższej przyszłości. To jaki jest sens spotykania się w magazynie w środku nocy? Mogę się tam po prostu wysłać list z podziękowaniami. To prawda, ale czy list mógłby zrobić to? Co? Suka bliat! Niemożliwe! Mój szef jest bardzo wdzięczny. Dlatego wszyscy piastujecie obecnie wysokie stanowiska w tym mieście. Ale jak widzicie, nie ma ludzi niezastąpionych. Kocham spotkania w magazynach w środku nocy. Co? Po serii tragicznych eksperymentów mój szef odkrył sposób, jak przechwytywać wspomnienia. Tragicznych eksperymentów? Karl zginął. Zgadzam się, była to bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale jak widzicie, tak naprawdę nie potrzebujemy już więcej zgód. Rosyjska mafia do nas dołączy. Nawet jeśli będziemy musieli wszystkich was zamienić w hologramy. Próbujesz nas przestraszyć, towarzyszu? Bo przetrwaliśmy już dużo gorsze zagrożenia. Poddaję się. Co? Jak śmiesz? Wybacz, Borgia. Przeciwko takiej technologii nie da się walczyć. Zobaczymy. Spokojnie, wiem, gdzie będziesz się chował. Czyli nie będziesz już chodzić za moimi plecami na policję? Dynamo, Dynamo. Co za różnica, przecież policja i tak dla ciebie pracuje. Same złe wiadomości. Cholerne farmakorm. Kto tu jest? Wychodzić albo zaczniemy strzelać. Twój ruch, detektywie. Jesteście aresztowani. Nasz szlachetny detektyw. Cóż za noc, wszystko się pięknie poukładało. Nie wiem, na jaki cud liczyłeś. Ale to jedyny, jaki otrzymasz. Nie! Biegnik! To był zaszczyt z tobą pracować. Cóż za ciekawy obrót wydarzeń. Skoro był to taki zaszczyt, to nie mogę przecież zakończyć waszej relacji. Twoim pierwszym zadaniem, mój lojalny hologlino, będzie znalezienie i przyprowadzenie go do mnie. Podejrzewam, że uciekł do slumsów. Tam kryje się większość szczurów. Tak jest. Roblox Story? No, to prawda. O nie, sierżant.
co za potwory. Ten chłopak ma nie po kolei w głowie. Chyba już musi być finał. Gdzie się wybierasz? Stary, dobry, uparty jak zawsze. Nie masz prawa tak mówić. Chcę tylko tego, co dla ciebie dobre. Jestem twoim przyjacielem. Mój przyjaciel dziś zginął, broniąc mnie. Ty po prostu nosisz jego skórę. Przykro mi, że tak to odbierasz, ale gdzie ty w ogóle chcesz uciec? To miasto jest zbyt małe, byś ukrył się w nim przed korporacją. Korporacją? Czy tam... Czy tym morderczym mutantem, a może gangami? Ach, moment, to jedno i to samo. Dobrze wiesz, że poza miastem nie przeżyłbyś nawet tygodnia. Masz tylko dwa wyjścia. Pogódź się z tym, co widziałeś i wróć do pracy policji, albo zrobimy to za ciebie. To są te proste wyjścia, a ja zawsze byłem trudnym przypadkiem. He? Bez mojego chipu nie zrobicie ze mnie hologramu. Ale wyjęcie go cię zabije. Albo spowoduje tylko poważne uszkodzenie mózgu, drobiazg, ale jeśli pozostała w tobie choć mała część prawdziwego Martina, powiedz mu proszę, że przepraszam, że to wszystko przez pączki. Ci wszyscy ludzie i nawet policja pracują dla tego potwora. Muszę... Ale czy to miał być punch club? A co to jest za gra? Ja już się pogubiłem, widzowie. Wujku Barry, odkryłem, co się stało. Dzięki, Dynek. Reluch Moreluch, zgadzam się z tobą. Natychmiast mi wszystko opowiedz. Dzięki, Dymek, za 16 lat. To właśnie podejrzew, czyli on jest głównym dobrym. Cóż, ja też mam coś do powiedzenia, chłopcze. Ja mam dość tej... Spokojnie, dzieciaku, wujek Barry nigdy tak naprawdę nie istniał. Jak to? Potrzebowałem przekonującego przebrania. Czyli to jest lew, widzisz, mówiłem. Krążyłem po brudnych dziurą w miejscu, gdzie powinny być moje wspomnienia w ostatnich 8 lat. Ale liga i twoje biuro i w ogóle, prawdę mówiąc, to ty podsunąłeś mi ten pomysł. Gdy pierwszy raz się spotkaliśmy, byłeś strasznie nakręcony na wygranie wszystkich turniejów. Stwierdziłem, że dzięki reklamom i telewizji można by było zarobić na tym jakieś pieniądze. Wyszło całkiem nieźle. Czyli największa liga w mieście to tylko jakiś startup? Mówiłem ci, że jako dzieciak oglądałem z tatą wrestling. Inspirowałem się jednym z tamtejszych ważniaków i wczułem się w tę rolę. Ale to nie jest to, czym powinniśmy się teraz martwić. Mówisz o tych tajniakach? Tak, i o tym nadętym draniu, który nimi dowodzi. Ale kto to jest? To dobre pytanie. Niewyraźne słowa. Rozumiem, dzięki. Wysłano już tajniaków tutaj do domu w południowo-zachodniej części miasta. Ale jak oni nas namierzyli? I co mi tak brzęczy w kieszeni? Ups, to twoja odznaka. Mówiłem, żebyś ją wyrzucił. Cholera. Przepraszam. Dom południowo-zachodniej, moja mama. Idź ją uratować. Co będzie z tobą? Nie martw się, dzieciaku, umiem o siebie zadbać. Chodźcie tu, dranie. Czyli chłopiec jakimś milionerem i tak dalej, teraz się tak będzie bronił? To pecik? Mamo, musimy stąd uciekać, szybko. Ach tak, a dokąd to się wybierasz? Gdzie jest moja mama? Patrzcie tylko na niego, imponujące. Nawet przyparty do ściany jest gotowy walczyć do upadłego. O, zobacz, lew. Zupełnie jak twój stary. Jeśli właśnie się przyznałeś, że masz jakiś związek
ze zdjęciem moich rodziców. To już po tobie. Nawet sobie nie wyobrażasz. Oto co się teraz wydarzy, mistrzu. Albo pójdziesz. Padnij. Karla, jesteś samochodem? A ten zmadowany, dobra, co tu się w dupę dzieje? Ty, z miasta wyjechaliśmy. Kurczę, to był prawdziwy pościg samochodowy. Poczekaj, Karla, zatrzymaj samochód, znaczy zatrzymaj się. Czyli to był taki serial kiedyś, pamiętasz jak on się nazywał? Musimy wrócić po moją mamę. Przepraszam, nie możemy tego zrobić. Jeśli faktycznie mają, to pułapka. To gdzie jedziemy? Do siedziby ruchu oporu oczywiście. Był serial taki bardzo stary, że chłop z samochodem gadał, był policjantem. Dobra. Znaczy bardzo stary, no nie aż tak bardzo. Mówisz o prawdziwym ruchu oporu? Rozejrzyj się, od teraz wszystko jest prawdziwe. Ruch oporu, zagrożenie, wojna. Jak to mówią, witaj w prawdziwym świecie. O, wygląda przygnębiająco. Co tu się stało? Wojna atomowa. Albo jak my ją nazywamy, katastrofa. Nikt nie wie, kto nacisnął przycisk. Ale gdy opadł kurz wzniesiony przez grzyby atomowe, jedyne co pozostało poza miastem, to jałowa pustynia. Naprawdę, crackheadzik wjechał ostro. Wszystko co zostało w mieście należy teraz do korporacji. Przejęli od nimi kontrolę, prawie wszystkim wszczepili chipy. Reszta musiała odejść. I stali się ruchem oporu? Nie, dzieciaku, wszyscy zginęli. Rozejrzyj się, to miejsce to prawdziwe piekło. Kto był w stanie zrobić coś takiego? Roboty, tysiące robotów. Korporacja je produkuje i wysyła, aby nas zabijały. Czemu to robią? Bo chcą potęgi, chcą wszystko kontrolować i nie tolerują wolności. Gdyby nie nasz przywódca i Frank, dawno bylibyśmy już martwi. Kim są ludzie i ten Frank? Nasz przywódca jest świetnym, ale bardzo twardym facetem. Życie nie obchodziło się z nim łagodnie. Wielu o tobie wie i nie może się doczekać, by cię spotkać. Frank to Frank, sam zobaczysz, więcej nie mogę powiedzieć. Wkrótce ich spotkasz. Dlaczego ludzie w tym mieście nigdy nie wspominają o tej wojnie? Mam pewną teorię, ale nie jestem pewny. Możliwe, że używają tych chipów, by tworzyć w ludziach fałszywe wspomnienia? Przecież ja nie miałem chipu przez 20 lat i nic nie wiedziałem o wojnie atomowej na świecie. To się zapomnieli chyba scenarzyści, że ja nie miałem chipu. To na początku gry go wszczepiam, mając 20 lat i nie wiem nic o wojnie. Nie, bo nie wychodziłeś z domu? No dobra, i tak bym chyba wiedział. To takie tłumaczenie naciągane, ale dobra, niech będzie. Karla, jesteś samochodem. Meka. No, super, nie? Swoją drogą, jesteśmy już prawie na miejscu, więc... Witaj w siedzibie ruchu oporu. Co tu się dzieje? Jakiś sam statek? Tutaj muszę cię zostawić. Myślałem, że pójdziesz ze mną. Przepraszam, nie mogę. Nie dam rady przebić się dziś przez kolejne drzwi. Mój zderzak tego nie wytrzyma. To bardzo fajny zderzak, nawiasem mówiąc. Dzięki. Spokojnie, nie będziesz tam sam. Czeka na ciebie stary przyjaciel. To ważna chwila. Ludzie mówią, że jeśli ktoś może nas ocalić, to jesteś to ty. Co się z tą grą dzieje w dupę? Punch Club. Nigdy nie znajdę... O, zobacz, Casey. Jak się masz, dzieciaku? Skąd się tu wziąłeś? Wytłumaczyć i po drodze czekają na nas. Czyli należysz do ruchu oporu? Powiedzmy, że jesteś z nich w kontakcie. Po tym jak twój dzieci zniknął, wydarzyła się katastrofa. Ktoś musiał zostać w miejscu, by się z tobą opiekować. Prawie dostałem się do Górnego Miasta. Wreszcie dowiedziałem się, co się stało z moim ojcem. Spokojnie, dzieciaku. Dokładnie tam zmierzamy i właśnie po to.
Cierpliwość i przywódcy ruchu oporu wszystko ci powiedzą. Kurde, za szybko to leci. Casey, ale kim oni są? Karla mówiła, że jeden z nich bardzo dużo o mnie wie. Wiesz, jestem twardym gościem, ale Frank sprawia się uśmiechać, jeżeli chodzi o tego, kto się o tobie dużo wie, to nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że jest twoim wujkiem. Wujkiem? Mówisz o wujku Marym, ale ja nie mówię o wujku prawdziwym wujku, ale Frank to dopiero gość. Chodzi o nie. Chodź, niedługo sam zobaczysz. Co to? Myślałem, że bycie w ruchu oporu oznacza, że żyjecie w niezwykle trudnych warunkach. Nie oceniaj nas, dzieciaku, trzeba się jakoś relaksować. Dla mnie whisky soda. Nie mają wody gazowanej, życie w niezwykle trudnych warunkach. Żartujesz, przystojniaku? To moja ulubiona piosenka. Pamiętaj, jeśli tego słuchasz, to ty jesteś ruchem oporu. A gdzie wujek? Brat twojego taty, dzieciaku. On tu rządzi. Witaj, bratanku. Czas skopać parszywy ogon kota Mika. Ona ma 3 cyceta. Prawdę mówiąc, to nie rozumiem, o czym mówisz. Nie powiedziałeś mu? Czego mu nie powiedział? Myślałem, że ty mu chcesz powiedzieć. Znów cała robota spada na mnie. Dobra, bratanku, słuchaj. Jezus, ile fabuły, mówiłem wam. Dobra, Mik miał również kota Puszka. Puszek przez przebywanie w pobliżu medalionu bardzo się zmienił. Czyli kot z jedynki to ten lew? Proszę, nie mów, że tak jest, bo coś zaraz uderzy pięścią w monitor. W ciemności pod kanapą Puszek zmądrzał, stał się mądrzejszy niż najniebezpieczniejsi złoczyńcy na świecie? Twój tata mroczna pięść zniszczył złego geniusza, czyli Puszka. Czekaj, co? Sądziliście, że to będzie koniec problemów. Ale one dopiero się zaczynały. Twój tata i ja spędziliśmy wiele czasu szukając zabójcy naszego ojca. Czekaj, co tu się w dupę? Czekaj. Bo się gubię. To jedynka, nie? Wiem, kto zabił naszego ojca. To jedynka. Tam był ten magazyn z walkami. Ale gdy wreszcie go znaleźliśmy. Co się stało? Wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Jestem twoim ojcem, pamiętam to. Co do... Ty, ale kot przyszedł. Nie było go w jedynce. To się wydarzyło w jedynce. Ja pizdzie. Jakiś portal w dupę. Jedyne co mogłem zrobić to uciec i się opierać po wojnie atomowej. Chłop po prostu... Nie... Czy to jest ten przywódca potężnej korporacji, jakiś podły kot? Najgorszą rzeczą jaką możesz zrobić przed walką jest niedocenienie swojego przeciwnika, dzieciaku. Rzeczy samej. A tak poza tym to nazywałem ją kotporacją. Za dużo naraz. Zaraz to się rozpieprzy. I tak to było. Ostatnie 20 lat spędziłem próbując nie umrzeć i dowiedzieć się, czemu ten drań porwał twojego ojca i gdzie go trzyma. Nie wiem, jakbym sobie poradził bez Franka. To on wymyślił te wszystkie gry słowne o kotach. Kotporacja, bogi trywać. Frank ma też plan, jak dorwać tego miałczącego drania i zniszczyć jego imperium. I uratować moich rodziców? Tak, tak, jasne, to też. Teraz gdy już tu jesteście, możemy zacząć realizować plan Franka, więc za mną, panowie. Czas zacząć show. A kim jest ta kobieta na tronie? Nieważne, to ma tylko dobrze wyglądać. Dzięki, Rexop, zapyta się lat.
To jest Frank. Frank to jest mój bratanek. Frank to jest delfin? Jest rybą. Troszkę szacunku, to cybernetyczny delfin, którego umysł jest podłączony do internetu, do dark webu i WTFN-u. Mówiąc krótko, Frank to najlepszy haker na świecie. Poza tym jest moim najlepszym kumplem. Powiedział, że wymyślił dla nas operacyjną nazwę Kot Tarsis. Mówiłem, ten facet jest genialny. Powiedzieli, że zamierzacie schakować górne miasto, jak można schakować całe miasto. Czy ty w ogóle nic mu nie wytłumaczyłeś? Nie chciałem ci psuć zabawy. Górne miasto nie jest tak naprawdę miastem, to program, czy też klatka, to program wirtualnej rzeczywistości, w którym trzymany jest twój ojciec. Wiemy, że każdy program można wyłączyć. Przecież przed chwilą mówił, że nie wie, gdzie jest ten ojciec. Czy mi się wydaje? W tym przypadku zrobimy to, jak mówił klasyczna piosenka From the Inside. Potrzeba i spokoju, Chester. Frank mówi, że możecie. A ty znajdziesz przełącznik, którym wyłączy się symulację, a wtedy ten twój ojciec będzie wolny, a kot dostanie w mordę. Sługusy korporacji zwijają, a my wykorzystamy to, by rozpocząć prawdziwą rebelię. Jesteś gotowy? No dobra, luj. Ty, powiem ci tak. Ja pierdzielę, wcześniej gadałem, że chyba konkretnie naćpani byli scenarzyści, nie? Ale teraz co widzę w tej grze, to cofam te słowa z tamtej chwili. Tutaj dopiero co się musiało dziać. Nie wiem. Mocny crackheadzik, dokładnie, mój opis. Zgadzam się z twoim opisem. Jest postapokaliptyczna pustynia z radioaktywnym piaskiem, a on se jak nigdy nic oddycha. No wiesz, tutaj była wojna atomowa, ale nie ma efektów radioaktywnych. Po prostu twórcy gry uznali, że bomba atomowa to jest boom i koniec. Wszystko zniszczyło na ziemi, tylko jedno miasto też zostało. Nie wiadomo, co się dzieje, luj z tym. Jestem gotowy, by wejść do wiaru. Więc zapinaj pasy. Aha, to jest Matrix, tak? Frank, może ci wgrać wszystkie sztuki walki na świecie. Super, musimy zrobić kopię twojej pamięci na pewno, gdybyś umarł na wszystko, który do tej pory wysłaliśmy, nawalili, ale ty masz specjalną więź ze swoim ojcem. Jesteś twardym facetem, więc może ci się uda. Kopia gotowa, możemy zaczynać. Pamiętaj, to symulacja, nie możesz wierzyć w cokolwiek, co tam zobaczysz. Poza tym ten kot to już niezwykły kot, to bestia, szatan pokryty futrem, ma Moriarty z wąsami, więc bądź ostrożny. Za wszelką cenę wyłącz ten cholerny program. Co jeśli... Jestem Jakby był, to byłoby nieźle. Zobacz, jesteśmy w lobby gry. Co jeśli jestem adoptowany, bo wtedy nie ma więzi z ojcem, nie? Gdzie jest ten ogon, który on skopać? Ty, to jest jak Metal Gear, Gear coś tam. Znasz tą grę? Obawiam się, że nigdy nie dopadniesz mojego ogona. Niby czemu, kocie? Zmiażdżę każdego przeciwnika, którego postawisz mi na drodze. Tak sądziłem, więc dobrze się przygotowałem. Uważnie cię badałem. Jesteś silny, ale nie potrafisz podejmować trudnej decyzji. Nie jesteś w stanie poświęcić ludzi, na których ci zależy. Nie jesteś w stanie poświęcić tych, którzy zrobili dla ciebie coś ważnego. Kogoś, kto przyniósł ci jedzenie. Co? Metal Gear? No. Mówiłeś o tym? No to trafiłeś. Cześć. Upewniam się tylko, że ci się nie powiedzie. Czemu mnie tak nienawidzisz? Bo zabrałeś mi to, co kochałem najbardziej. Moją pracę. Z
skoro tak kochałeś tą pracę, czy ją wykonywałeś ją tak beznadziejnie? Może opowiem ci historię? Nie opowiadaj, proszę. Sznur służył do przyciągania dobrych rzeczy, patyk do odpychania złych. A teraz dokonam ostatniej, najważniejszej dostawy w moim życiu. Wezmę oba te narzędzia i wsadzę ci je. Nie ma szans. Czy ja mogę se edytować staty? Powiem ci tak. Nie wiem, co się odpieprza w tej grze. Tyle w temacie. No nie no, bo tracę punkty, inicjatywy. Nie ma to sensu. Te punkty są ważne. Na 10 zagrajmy. Pulada nie ma sensu, bo jeszcze mnie pokona. Mamy 2 punkty inicjatywy. 64 AD. Ale ten kop 78 on bije. Mamy wszystkie skille z całej gry. O kurde, serio, mamy wszystko z całej gry. Chłop jest pod bloki, więc zagramy to co wcześniej. Szkołę jeszcze zaraz zobaczę, gdzie są. Czekaj, tych rzeczy się nie opłaca, bo to jest z innych szkół. Aha, bo ja nie mam tej swojej nawet. A, to tu jest wszystko ustawione, to ja głupi. Wszystko ustawiam od zera, mamy już. Na blok. To mieliśmy wziąć to, to. Okej. W teorii to my go zabijemy. W teorii to tego typa po prostu zabijemy jak peta. 66 to tyle? Ale gówno. Myślałem się, że one szatujemy. W sensie i tak łatwo, ale liczyłem na lepszy bombę. To sobie dostarcz ty dziecię, coś tam baranie. Pula DTS nie ma sensu, zobacz jaka mała różnica między 60 a 40 AD. Witaj synu mojego najlepszego przyjaciela. Ty za odwrót akcji, zabawne jak jeden baton energetyczny może zmienić życie człowieka. Co ty robisz? Czemu znów jesteś tak przebrany? Polubiłem ten styl, dobra, dobra, bijmy się, bo zaraz ci... Fajnie, fajnie. Nie wymieniam, bo nie trzymał osi na AD, bo przegram. Będzie lipa. Ja i tak mało biję, to jest dziwne. To w ogóle bez sensu jest ten build. Bez sensu jest ten build. Jak redukcję miał? To zobaczymy ile teraz uderzymy. Ale ten build i tak jest bez sensu za zręczność. 50 zagrajmy. Co jest w tyłku? Ty, on serio miał redukcję? Ulade? O nie, to ty. Cześć stary, wygląda na to, że twój pierwszy wspaniały przeciwnik będzie równie ostatnim. Myślałem, że chcesz iść dobro. Też tak myślałem, ale dorwali mojego ojca. Mówił jej, że go nienawidzisz, tak, ale powiedzieli, że go scyfryzują. Zmienią go w Pac-Mana i sprawią, że do końca świata będzie jadł własne kupy.
To okrutne. Wiedziałem, że nie mogę na to pozwolić, dlatego tu jestem. Stoimy na skraju cyfrowej pustyni przypominającej teledysk Daft Punk. Decydujemy, czyj tata umrze, a czyj przeżyje. Wybacz stary, ale mam misję do wykonania. Dobra. Spróbujmy, ale on nie ma redukcji? Ale on ma uniki, ja pierdzielę, nie trafimy go. Nie trafimy go. Inną szkołę? Nie ma sensu innej, bo ta jest najlepsza, której używaliśmy. Nie, to jest bez sensu, bo... Znaczy on przegra i tak, bijąc mnie, ale... Możemy tylko typa z siłą tak przetestować, bo inaczej to nie ma sensu, no chłop. Intrygujące, bo bezwzględnie dajesz w ryj tym, którzy cię karmili. Może teraz sprawy się nie potoczą się w taki przewidywalny sposób jak zwykle. Pokaż się, ty podstępny mały... Co? Mewtwo? Nie martw się, już wkrótce się spotkamy. Miawu? Jest kot. Jak już mówiłem, czas dać ci popalić, mruczku. Nie tak szybko, mam w łapach coś, co się powstrzyma. Zamierzasz mnie powstrzymać starą konsolą? Najpierw pobrałem umiejętności bojowe najwybitniejszych zawodników tego miasta. A teraz dzięki nim będę w stanie kontrolować tego olbrzymiego robota. O kurde. Jak ja go dymam. Czas wygiąć trochę złomu. O ja pierdzielę. On ma 13, my to przegramy. My to przegramy. Nawet jak se dam zwinność. To niby dużo go bijamy, ty. My to wygramy? On nic nie zadaje. Chłop nic nie bije. Co jest, dupa? Ty, wstał, wstał. Jezu, on ma... Odbij 25% obrażeń przeciwnika, zwiększa otrzymane obrażenia o 30%. A? Ty, czy bym ja mógł to użyć? A? Tak mało? Ale syf! To nie wygramy. Chłop nas dymnie. Nie, nie, nie. Zła taktyka. Bardzo zła. Musimy mieć więcej tej inicjatywy generalnie, bo my mu nic nie bijemy. Trzeba wrócić na stare śmieci. I energię odnowić, ale on nas pokonał, rozpieprzyłem to. Ty, a my tej inicjatywy nie mamy, nie możemy mieć więcej niż dwa? Czemu? Bugowało się coś?
Wygląda to, że im więcej obrażeń otrzymuje na robot, tym więcej popełnia błędów. Coś to nie wygląda. Jak się nie da, to dajmy na full, tak jak było. Ale wytrzymałości potrzebujemy zdecydowanie więcej. Chyba przegramy, dupa. Nie ma siły go lać, no nie ma siły go lać. Ta wytrzymałość się za słabo odnawia. Nie możemy mieć więcej tego ścierwa, nie wiem czemu. Chyba jakiś bug. Kurde, on staminy niby nie ma. To bij go, czemu go nie bije? Weźmy to, co go przewraca, jak ma mało staminy. To było to, tak? Weźmy to, może go przewróci. Nie, Dedge. Przewrócony! Ja pierdolę, przewróciliśmy go. Jaki lucky punch! Boże! Jaki lucky punch! Ja pierdolę jeszcze. Tego uniku nie da się wytłumaczyć. No niedobrze, jak się nie da. O, da się więcej tej staminki. Ale jak nie da się uniku wytłumaczyć. Ty, nie no, jak to zrobić? Chłopa 35 inicjatywy. Jak perki pod uniki, po co? Tego się nawet nie da uniknąć, co mi dadzą perki pod uniki? W sensie, żebym ja go trafił, ale jego się nie będzie dało trafić raczej. Ale... to bardzo dużo energii zżera, zobacz, i inicjatywy. Więc my musimy dużo go tu autoatakować. Żeby jak najszybciej mu zeszła ta. Stamina. Ty, a jest jakiś... Uniknięte ataki kosztują 40% mniej energii. To nie jest złe. On i tak to uniknie. Tutaj chodzi raczej o to, żeby zbić mu energię na fulla i... może potem coś z tego będzie. Jest coś, co zrobi, że jego uniki kosztują więcej? Ja jeśli... kurde, czy jest coś takiego? A takie zadanie sobie odpobrosi? Przy każdym ataku odbiera przeciwnikowi trochę energii. Też niby nie jest złe. A nie, bo to kosztuje dodatkowy jeden punkcik za każdy hit. Kurde, ciężko, nie wiem. Ale ja mam tu wszystkie skille ze wszystkich drzewek chyba. Szansa na zadanie podwójnych obrażeń?
zmniejsza szanse przeciwnika na unik. No ale to raczej wydaje mi się, że to nic nie da, że i tak go nie będziemy trafiać. Ale nie wiem. I weźmy te skille, co jeden inicjatywy zżerają. Raczej to ma polegać na tym, że chłopu ma schodzić energia szybko, a potem go rozpieprzymy. Pytanie też, ile on będzie zadawał, nie? Coś się obawiam, coś się obawiam. Przeciwnik traci jeden punkt inicjatywy. Możemy grać to. On bije po 4. Full HP, ale... Dobra, zobaczmy, jak to będzie działać. Luj. Będzie jak będzie. Zobacz, że stamina mu szybko schodzi, tak jak mi. I ta inicjatywa, ty cała mu zeszła, bo to jest drogie u niego. Tylko ja nie mam staminy teraz. Ale dobra, cała runda minęła na tym, że ja go trafiłem dwa razy, a on nie dwa. To koniec. To wypieprzam, bo tego nie trafię. Może dajmy tak. Ty, albo weźmy jeszcze tańsze uderzenie, bo my go mamy. My i tak go nie trafimy, tak? Tu chodzi o to, żeby zbić mu szybko inicjatywę, a potem go trafiać. Co jest tanie? To kosztuje 10. Coś będzie tańsze niż 10? No tam już są coraz lepsze rzeczy. Weźmy tego kopa. Gdzie ten kop był? Chyba, że coś jeszcze jest tańszego tu wyżej, ale chyba nie. Na 9 jest kop. Ty, ale... Nie wiem, czy to wyjdzie. A teraz jego tura jest. On chyba będzie mnie bił do końca rundy. Nadal chyba nasza tura jest, tak? Weźmy tak, żeby staminki odnowić. Ale zobacz, ma 5 inicjatywy tylko. Dobrze jest. Jezu, ale ma całą staminę już. Nie wiem, chyba co tu się dzieje. Trzeba tych kopów więcej. Weźmy 3 kopy. No ja odbijam w niego DMG, nie? Ale... Co z tego? To jest chyba, że im mniej on HP ma, to też częściej będziemy go trafiać. Zobacz, teraz już ma też mniej inicjatywy. Powoli mu to spada chyba, nie? Wyrównana całkiem walka, no. Tak, czasem go teraz trafiamy. Dobra, i weźmy tak. Weźmy teraz dwa takie kiopy. Nie, to ma sens, one są drogie. Weźmy dwa te hity. Nie, też są drogie. Luj, na te sam. Nie, bo my go tym nie trafimy. Nie ma sensu tego chłopa. Dostał. Dobra, jest. Chyba winy. Chyba się nagle coś wydarzy, ale już wątpię. Dobra, jest. Jest.
Nice. Jeszcze jedna faza będzie. Co za niespodzianka. Z każdą chwilą coś tam. Ta kicia ma okropny charakter. Nie wiem co on mówi w dupę. Dobra. O ty, Matrix. Teraz będziemy mieć problem. Wiesz co jest najśmieszniejsze? To w ogóle nie jest problem. Nigdy nie pragnęłem uniknąć tej konfrontacji. Oczekiwałem na nią i w pewien sposób to kontrolowałem. To dlatego w końcu tu dotarłeś. Nie przeciągaj tego, załatwię coś tam. Co? Jeśli razy słyszałem tak, słyszałem jak to mówisz, ile razy widziałem jak stoisz dokładnie w tym miejscu. O czym ty mówisz? Przyszedłeś tu wyłączyć tę symulację już 117 milionów razy. Nonsens. Kłamiesz. Co? Jak widzisz, wciąż jesteśmy online. Co się dzieje? Gruntownie cię przebadałem. Obserwowałem cię od dnia twoich narodzin. Dzięki chipowi, który Emmett bardzo uprzejmie zainstalował w głowie twojej mamy. Okej. Podczas gdy ja bawiłem się z twoim tatą. Co? Geiger? Czemu to zrobiłeś? Dlatego, że cię nie karmili? Hehe, oczywiście, że nie. Przez medalion to on dał mi moc. Dzięki temu mogę się bawić całą planetą niczym kłębkiem buczki. Ale wiesz, najwyraźniej, by odebrać komuś medalion, trzeba go pokonać. A twojego ojca. Bardzo trudno pokonać. Tato! Nie słyszy cię. Przez ostatnie 20 lat jego życie było jedną niekończącą się wirtualną walką. Ale nie powstrzymuje mnie. Nic nie powstrzymuje mnie przed wyłączeniem tej symulacji i uwolnieniem go. A teraz przechodzimy do najbardziej ekscytującej części. Rozumiesz, od tak dawna jest w tej symulacji, że raczej poza nią nie przetrwa. Innymi słowy, jeśli wyłączysz symulację, twój ojciec umrze. Okej. Ty paskudny zwierzaku. Co ty robisz? Zły kotek, tak jest, zły kotek. Żadnych więcej prób kontrolowania wszystkiego, zrozumiano? Żadnych sztuczek, żadnych wymysłów, żadnych gigantycznych robotów. Co jest tutaj? Żadnego porywania moich rodziców. Ani czyichkolwiek rodziców, ani żadnych innych ludzi, w ogóle żadnego porywania. Co ty się w dupę dzieje, dobra? Rozumiemy się? Są tu tylko dobre koteczki. To niczego nie zmienia. Wiem. Ale czuję się teraz lepiej. Ciekawe, nie jesteś taki jak inni. Ale i tak musisz podjąć trudną decyzję. Kogo ocalić, miasto czy swojego ojca? Ha. Ty, da się wybrać. Co jak to klikniemy? To miasto wtedy ocalimy, bo wyłączymy to. A tu ojca. Miasto? Co mu z tego życia, jak żyje w wiarze? Starego ratuj? No niby na tym fabuła się opierała całą grę. To starego chyba, nie? Ojciec będzie bił matkę, go u miasto? No i dobrze, w sensie... Klikaj wajchę, jutro lecimy od nowa. Dupa. Pieprzyć go? No jak poszedł po mleku? Przecież było, że go zabrał kot.
stary poszedł po mleko, nie wrócił, dawaj miasto. Nie no, ojca weźmiemy, bo na tym gra polegała. Bez sensu klikać w Eichę, tak szczerze. Reluch moreluch. Rzut monetą. Ale moneta upadła na ojca według mnie. O, zobacz, chłop łapę pokazuje. Ojciec 20 lat nieprzytomny. Luj z nim. Kod bejtuje 100%? Ty, w teorii może bejtować, ale czy by bejtował? Rodzina najważniejsza? Ja bym chyba kota brał, ja, czyli to ojca, znaczy się z matkę bił, znaczy się... Weźmiemy tego? Każdy wybrał ojca? Jakie każdy? W tą grę nikt nie gra, każdy ma w dupie tę grę. Tylko ja ją gram i widzowie. Poza tym, co mnie obchodzi każdy? Co ty jesteś w piątej klasie podstawówki? Ja nie jestem każdy. Puknij się w łeb. Dobra, luj. Kopiuj save'a. No co, kliknąłem na nim, nic się nie stało. Pomogę ci. Ty, jest! Coś było! Ty, nie ma, czyli nie ma wyboru. Jest jeden wybór. Ale gówno pieprzone. Dobra, Soulek to ma bana, bo pisał, że każdy ratuje ojca. A tu nie ma innej opcji, jest tylko jedna. Także każdy, to rozumiem, że w dupę pchły na twoim... Dobra, luj! Teraz jest wybór! I co to za różnica, bo ja totalnie nie ogarniam. Górne miasto wyłączymy. To się co stanie? Ja pierdzielę się przez... Zamyśliłem się, że chcę ucalić ojca, teraz nie wiem co się dzieje. Kot mi przytłumaczy? Pierwsze? Co robi pierwsze? Wyłącz, ratujesz starego, tak? A nie wyłączę, to co? Wyłącz, to ratujesz starego, tak? Wyłączysz, to zabijesz starego. Stary rip jak jedynka. Dwójka, stary żyje. No ale jak... Jak on będzie żył, to on będzie dalej w wiarze? Ja go nie uratuję, tak? To po co ja mam dwójkę brać? Ty, ale on żyje. Przed chwilą z nim gadałem. Synu do mnie powiedział. To chyba kot kłamie. Dwójka. Jedynka żyje, dwójka stary rip? Tak to rozumiesz? Ja już nie wiem. Serio, w dupę. Jedynka stary żyje, dwójka stary deda. Dwójka stary deda. To które stary żyje w dupę? Ja już nie ogarniam nic. Ja... Dwójka to stary żyje, co? Jedynka, dwójka dead. Ojciec umiera jak dajesz jeden, skąd wiesz? Jedynka stary żyje. Czyli jedynka stary żyje. Dwójka to dead, trolują cię. No nie wiem, Black Blue, szczerze. W sensie ja już nic nie ogarniam. Jedynka wyłączasz maszynę starego, dwójka zostawiasz tak jak jest. No to po co zostawiać tak jak jest? Ma to sens? Jedynka stary żyje, dwójka stary deda. No to z jedynkę bierzemy. Dwójka to życie, VR, jedynka to wyłączenie VR. Co? Nie no, szczerze. Dobra, nieważne co robi jedynka, już co dwójka. Bierzemy jedynkę i nawet jak stary umrze, tak? Liczę, że przeżyje, ale jak umrze, to umrze i trudno. Tak jak powiedział słynny wielki Polak. Kto umrze, to umrze, wiadomo.
Dobra. Jedynka. Nie wiem, co się stanie. Niewiarygodne. Stary oddycha, widzę. Jestem z ciebie dumny. Co? Czyli żyje, tata? Co się dzieje? Dobra, szybko zabierzemy mistrza tej planety i się zwijamy. Chciałem po drodze skończyć na Marsburgera. Chwila, co tu się do cholery dzieje? Nie używaj takich słów, mały Asogianie. Przepraszam, ale spójrz, zniszczyli medalion. Wyczerpali swojego czempiona, a jakiś podły kot. Co? Mgy. Typowi ludzie. Zabierz wszystkich, którzy są w to zamieszanie. Pomyślimy nad tym po drodze. Turniej międzygalaktyczny? Nie mów, że gierki jeszcze 5 godzin. Ja pierdzielę. Aha. Czyli... Nie wiemy, czy stary umarł, czy nie. Po prostu DLC będzie. Dobra, zakończenie naprawdę jest podłe. Podłe jest zakończenie. Zawiodłem się w tym momencie bardzo. No nie mów, że to jest koniec, proszę. Punch Club 3 Waiting Room. A wydaje mi się, że dobrze wybraliśmy, nie? Jeżeli chodzi o wyłączenie bajchy. Tylko... Ogólnie... Kurde, trochę ta fabuła taka... Że z jednej strony ona jest gówniana, z drugiej się bardzo starali, żeby była taka... Wiesz, jakaś porządna, ale czy im to wyszło? Nie wiem. Drugie zakończenie, a jest night? Nie wiem, co się wydarzyło na końcu tej gry. W sensie, jeżeli na przykład trójka albo DLC miało niedługo wyjść, to spoko, ale jeżeli będzie trzeba czekać 5 lat albo nawet rok, to do dupy. Nie wiem. Ale ogólnie lepsza ta część, ale z drugiej strony tak się zastanawiam. Znaczy lepsza mi się wydawało przez większość gry, ale teraz się zastanawiam, czy to jest lepsze. Nie wiem, co się stało. Ta fabuła jest dziwna. Nie wiem. No nie ma nic. I tu się da jakby od tego momentu znowu i tamto, ale to już to pierwsze. Co to jest? A kurde, wy nie widzicie, 21 yeah, godzin. So if I turn off Upper City. And okay. Oh, you're wrong. Drugie wybrano. Oh, well, like that. Będą kosmici czy nie? It's a beast, Voldemort, with the cute little people. Ty, drugie to był bad ending. Wait, what if I... Wait, I gotta do it again. I on od nowa to musi grać. Jak wyjdzie hardcore, to zagramy raczej. Chociaż nie wiem tak szczerze, no to ta część ma w sobie tak dużo fabuły, że pytanie, czy będzie... Znaczy raczej to i tak zrobimy, ale tak teraz mam takie myśli, bo w jedynce to tylko chodzi o gameplay. Tam nikt nawet nie udaje, że jest jakaś fabuła. Przecież pamiętacie zakończenie jedynki, tam nic nie było fabuł. W jedynce nawet nie pamiętam, żeby dialogi były między postaciami. A tutaj gameplay wydaje mi się nawet zszedł na drugi plan. Tutaj chodzi właśnie o fabułę w tej dwójce. No i ta fabuła jest taka... Właśnie to jest problem. Czy ona jest dobra? Czy ona jest dobra? Dupę, czy ona jest dobra? Ona jest taka... No gameplay na pewno ratuje, ale to, że on jest na drugi plan, bo było mniej dużo walk w tej części,
Tak mi się wydaje. W jedynce to tak, biłeś się cały czas i trenowałeś, w ogóle nie było dialogów, a tutaj cały czas questy, dialogi i tak dalej. Kurde, nie wiem. Chyba i tak lepsza ta część, ale nie wiem. Ciężko mi to opisać. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę